Ho, 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 kochani. Jest dzisiaj 14 poniedziałek, dokładnie. Otwieramy kalendarz. Już coraz mniej tych opakowań, coraz mniej. Bez niego nie ma prawdziwego kalendarza adwentowego. Słuchajcie, bez pilniczka w większości takich rzeczy są pilniczki, pacynki i to są najbardziej potencjalnie nieprzydatne rzeczy, przynajmniej każdy tak twierdzi, ale przydają się wbrew pozorom w najmniej oczekiwanych momentach. Jest to dosyć lekkie. Czy to o to chodzisz? Raz przeczytajmy. Bez niego nie ma prawdziwego kalendarza adwentowego. Nie wiem. Aby jakiś Mikołaj tutaj jest. No, otwieramy, zobaczymy. Aha, zgadłam, słuchajcie. Jednak filmiczek. Jednak pilniczek. Czekajcie, czy to ja otworzyłam. Tak, już się pakujesz? No to proszę. No dobrze, w każdym razie pilniczek jest takim z kryształkami. Jest troszkę różowy, także dla Flamazinger idealnie subcio. Na pewno się przyda. Zamykamy ten kalendarzyk. Tak, 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 koleżko, tam będzie nic nie ma. A może jeszcze jest, nie wiadomo. I otwieramy twój kalendarzyk, tak? Myszko, gdzie tu jest trzynastka? Czternastka. Tutaj, na oczku. Na oczku, szwanek. No, tutaj już jakieś inne bajery. Sobie wezmę długopis. Pomogę. Bardzo nie ułatwia pani. Składamy dzisiaj takie o rzeczy, jakieś, nie wiadomo, boczki, co to jest. I znowuż, weź to otwórz, bądź tu mądry, weź to otwórz. Udało się za drugim razem. No co? Nie chcesz? Halo? No to już wali. To już wali. Chyba dzisiaj dobre, co? Chyba tak. Ja widzicie, już jestem w koszulce świątecznej z wczorajszych, właściwie tak, z wczorajszych zakupów. Umieściłam tutaj mój mały dekorację w wazonie, a tamten świecznik, jak mówiłam, przełożyłam na stół obok. Zawiesiliśmy z Michasiem też dodatkowo lampki na oknie. Więc zaraz Wam pokażę te lampeczki i w końcu nagram, jak wygląda legowisko Bimbiusza z AliExpress. Aha, i jeszcze w międzyczasie zobaczycie przebitkę z łazienki, dokładnie z, jakby to powiedzieć, a dokładnie dekoracji, którą dostałam ostatnio od Pauli z mchem. Zobaczycie, jak fajnie to wygląda i jak w łatwy sposób można ożywić swoją przestrzeń. Jeśli ktoś lubi kwiaty, lubi zieleń, to myślę, że to będzie idealny pomysł. Oczywiście link do grupy Pauli na Facebooku zamieszczę Wam na dole, także jakbyście chcieli u niej coś zamówić, myślę, że przesyłka jak najbardziej też wchodzi w grę, a naprawdę dziewczyna robi tanio, solidnie i dobrze. Tak jest. Jakkolwiek to nie zawsze. Mówimy o dekoracjach, żeby nie było. I tego typu rzeczach. Dobra, kochani, ja już z Wami się żegnam. Zapraszam Was na kolejnego Vlogmasa. Już zbliżamy się coraz bardziej do świąt. A ja jeszcze nie mam prezentów. O zgrozo. Muszę coś pomyśleć. Koniecznie, koniecznie. To do zobaczenia, kochani. Pa!
Widzę bąbelku, wygodnie, mięciutkie, nie? Co tam czujesz? Co tam znalazłeś? No i tak jak odsłonimy tutaj, słuchajcie, rolety, bąbelek może sobie tutaj wylegiwać się na słoneczku, jeśli oczywiście słoneczko jest, i podziwiać, bardziej obserwować okolice. Bąbel, fajne? Fajne łóżeczko? Fajne, Wacia. Cześć. Cześć. To nasza kolekcja, a ty? Wiem, że niektórzy mogą się tym brzydzać, ale no niestety to takie musi być. Taki no będzie. Dobra. Dzisiaj jest 14 grudnia, poprosimy o 14. Och, jak szybko. Jest gotowy do otwierania. No to tak. Nic. No po prostu nie każdy odbiorca odbierzesz to tak miło. Nie każdy odbiorca to odbierze. Tak? No dobrze. Bardzo. No, co tam? O Jezu, tu coś jeszcze jest? No. O Jezu. Jakaś kostka. Kostka, pokaż. Mama będzie czytać, co to jest. Tak, to jest taki liner do oczu. Zobacz, jest oko narysowane. I to jest czarne. A ty, Frania, co tam mi otwierasz? No, otwieraj. Super, mama będzie sobie kreseczki robić czarne. A tam jest co? Co tam jest? Pokaż. Też coś kosmetycznego. Wow. Ach, to do brwi. To można sobie piękne brwi zrobić. Tak. Produktu Avonu, tak? A już sobie tam chcesz, żeby zamieszkał? A kto tam będzie mieszkał teraz? Baba. A to pokaż, baba, ładnie do kamery tutaj. Kto to jest? Minionek. Tak? Tak. I coś jeszcze chcesz powiedzieć? Że jest mały. Że jest mały i może mieszkać w tym pudełku, tak? Tak. No dobra. To już wszystko? Tak. Spotykamy się jutro. Tak. Przy 15. Popo! Popo! Pa! Siemanko, siemanko. Jest dzisiaj 15 grudnia. Strasznie ten czas szybko leci. Jeszcze nadal nie mam wszystkich prezentów, a już czasu coraz mniej. Taka sytuacja. Dobra, lecimy z kalendarzem. 15. Jest na wierzchu. Mam to tutaj poukładała. Generalnie datami widzę to. Już czas upiec pierniczki. Jakaś chyba posypka. Posypka do tych pierniczków. Albo zestaw do ozdabiania. Proszę bardzo, tutaj znajduje się przyprawa do piernika, ciast i deserów i posypka cukrowa. I dodatkowo Marta chyba bardzo dobrze mnie zna, bo zamieściła tutaj przepis na pierniczki. Także chyba sobie z tym poradzę, nie? Może zrobię pierniczki, Michaś. Co ty na to? Pierniczki. Mam tu przepis i przyprawy. Chyba sobie poradzę. Także w którymś vlogu właśnie zobaczycie, jak robię pierniczki. Także fajnie, fajnie. To jest taki, wiecie, prezent mobilizujący do działania. Bąbelku, chodź, otworzymy. Teraz dla ciebie. No chodź. Chodź. Czekujesz? Nie? No dobrze, pokażemy na ciebie. No, pokażemy, a ty wskoczysz zaraz. No tak, jesteś przebiegak, tak? Gdzie się jakieś, nie wiadomo, to znowuż. Też jakieś suszone. Proszę bardzo. Coraz mniejsze te porcje w bąbelku, nie? Tak. No, no ale już teraz skakujesz, jak już tylko zjedliśmy. Aha, bo tu talerzyki, no tak. Przecież robiliśmy kolację, mieliśmy sobie zgrzewki, czy tam tościki, jak kto woli, z paróweczką i serem. Także bąbelek też się złapał na paróweczkę. Tak. Mhm.
Czuję tutaj jeszcze, nie? Czuję zapach parówek. Mhm. Parówczakiem jesteś? Tak. No już starczy tych dobroci. Starczy, starczy. Nie można cały czas jeść. To obuje. Nie. Chodź, pożegnamy się z widzami. Tak, do następnego vlogmasa. Oglądajcie nas, będzie super. Pozdrawiamy. Cześć! Dzisiaj 15 grudnia. No. Dzisiaj ja otwieram. 15. Tak, właśnie powiemy wam o tym tutaj gorącym ziemniaku, a teraz zajmuję się za rozpakowaniem. Wow. Wow! Złoto! Złoto na święta. Lakier do paznokci. Cień! Cień do powiek. Też patrzcie, jaki błyszczący. Zobaczcie. Widzicie? Piękny. No, piękny. Piękny cień do powiek. Piękny cień do powiek. Ale będę się błyszczeć. Patrzcie, jak ładnie roztarty wygląda. Błyszczy się? No. Księżycowy pył, co? No. Super, piękne. Okay. Piękna piętnastka. No to teraz się pochwalcie, co tam? Tak, drugie miejsce... Ja tutaj zająłem za konkurs na najlepszą bombkę, drugie miejsce i dostałem taką grę. Gorący ziemniak, już ziemniaka wyjęliśmy takiego fajnego, co wygląda jak prawdziwe, ma powiedziała czy to prawdziwe, a nie, to taki fajny. Pluszowy, tak? Do gry. No dobrze, już się pochwaliłeś. Hmm? To jutro otwieramy... 16. I to właśnie ty, Antek, otwierasz 16. Tu chyba jest 16. Tu. W tym woreczku, który ci się tak bardzo podoba.